Najdłużej żyjącym człowiekiem, którego metryka została jednoznacznie potwierdzona, była Francuzka, która przeżyła 122 lata i 164 dni. Najstarszym mężczyzną był z kolei Japończyk, który żył 116 lat i 54 dni. Ranking najstarszych ludzi prowadzi wiele organizacji i naukowców, między innymi eksperci Księgi Rekordów Guinnessa. Iris Westman urodziła się 28 sierpnia 1905 roku i jest amerykańską superstulatką, której wiek został oficjalnie potwierdzony przez GRG. Obecnie jest drugą najstarszą żyjącą osobą w Stanach Zjednoczonych. Iris urodziła się w północnej Dakocie w USA. Była jedyną córką w swojej rodzinie, która dożyła dorosłości, ponieważ jej dwie siostry zmarły jako dzieci, czyli przed ukończeniem 18 roku życia. Jest absolwentką University of Dakota, uzyskując dyplom w 1928 roku. Zanim przeniosła się do Minnesoty, była nauczycielką angielskiego w północnej Dakocie. Przeszła na emeryturę jako bibliotekarka. Śpiewała również w chórze pierwszego kościoła luterańskiego. Nigdy nie wyszła za mąż. Porusza się za pomocą chodzika, a jej stan zdrowia oceniany jest jako bardzo dobry. Jak sama twierdzi, uwielbia niezdrowe jedzenie. Ma 115 lat i 9 dni. Hester Ford urodziła się 15 sierpnia 1905 roku. Jest amerykańską superstulatką, której wiek został oczywiście potwierdzony. Jest najstarszą żyjącą osobą w Stanach Zjednoczonych od śmierci 114-letniej Alieli Murphy. Ford urodziła się w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych. Pracowała na farmie, gdzie nie tylko sadziła i zbierała bawełnę, ale również orała pole i ścinała drewno. Wyszła za mąż za Johna Forda 12 marca 1921 roku. Było to wtedy, gdy miała 15 lat. Miała bardzo dużą rodzinę, a wśród niej dzieci, 8 dziewczynek i 4 chłopców. Ford w wieku 50 lat przeprowadziła się do południowej Karoliny, gdzie mieszkała przez ponad 20 lat i pracowała jako niania. Jest gorliwą chrześcijanką i spędziła wiele lat jako wolontariusz w swoim lokalnym kościele. Cierpi ona na demencję, ale wciąż doskonale pamięta Biblię. W swoje 112 urodziny recytowała Psalm 23. Od sierpnia 2017 roku ma 53 wnuków, 120 prawnuków i 126 praprawnuków. Ma 115 lat i 21 dni. Katerina urodziła się 25 lipca 1905 roku. Jest grecką superstulatką, której wiek nie jest obecnie oficjalnie potwierdzony. Ma ona 115 lat i 42 dni. Katerina twierdzi, że urodziła się w wiosce w zachodniej Grecji. W wieku 25 lat poślubiła męża, pracowała na roli. Jej syn Leonidas wstąpił do marynarki wojennej, gdzie później został cenionym kapitanem. Miała także córkę, która zmarła w 2018 roku. Przed wywiadem w kwietniu 2018 roku przeszła operację stopy. Katerina potwierdziła, że nie wie, ile ma lat. I tutaj cytuję: muszę mieć około 105 lat, ale nie pamiętam dobrze. W 2019 roku głosowała w greckich wyborach parlamentarnych. Obecnie mieszka w zachodniej Grecji, a jej ulubiona potrawa to owoce morza. Antonia Santa Cruz urodziła się 13 czerwca 1905 roku. Jest Brazylijką, której wiek nie jest obecnie potwierdzony. Przypuszcza się, że ma 115 lat i 84 dni. Cruz twierdzi, że 13 czerwca 1905 roku urodziła się na farmie. Jej rodzicami byli Francesco Pereira de Santa Anna i Anna Maria de Jesus. Urodziła się w święto świętego Antoniego. W 2017 roku miała 68 wnuków, 110 prawnuków i 35 praprawnuków. Gdyby jej wiek został zweryfikowany, byłaby drugą najstarszą osobą żyjącą w Brazylii. Santa Cruz mieszka obecnie ze swoją 80-letnią córką właśnie w Brazylii. Ma 115 lat i 84 dni. Julia Amelia. Urodziła się w 1905 roku. Jest Brazylijką ubiegającą się o tytuł długowieczności, której wiek nie jest obecnie jeszcze potwierdzony, ale z tego co ustaliłem, jest to już kwestia tylko kilku tygodni. Gdyby jej deklarowany wiek, czyli 115 lat i 123 dni, był prawdziwy, byłaby drugą najstarszą żyjącą osobą w Brazylii. Miała 5 rodzeństwa, jej rodzice byli rolnikami i bardzo wierzącymi osobami. Nigdy nie wyszła za mąż ani nie miała dzieci. Obecnie mieszka ze swoją siostrzenicą i opiekunką. Bardzo lubi wodę, a gdy była jeszcze w pełni sił, nałogowo piła herbatę. Jej ulubioną potrawą są kanapki z wołowiną.
Nakachi urodziła się 1 lutego 1905 roku. Jej wiek został potwierdzony. Pracowała w szkole do 62 roku życia. Obecnie mieszka w Saga City. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, nie doskwiera jej żadna choroba fizyczna, poza tą z kategorii psychicznych. Mowa tutaj o samotności, która jej bardzo doskwiera. Rok temu robiłem podobny odcinek i wtedy mówiłem, że twierdzi, że witalnie nigdy nie czuła się lepiej. Nakachi dwukrotnie złamała kość udową w wieku 90 lat, ale nadal żyła samodzielnie do osiągnięcia 103 lat. W grudniu 2018 roku wyzdrowiała po ataku zachłystkowego zapalenia płuc, które spowodowało, że była przykuta do łóżka i wymagała rurki do oddychania przez wiele dni. Ma 115 lat i 217 dni. Nakachi lubiła chodzić na rękach i wchodzić w interakcję z ludźmi wokół niej. W wieku prawie 116 lat jest nadal aktywna, mimo że prawie całkowicie głucha. Uwielbia sushi i ramen. Bot urodziła się 14 stycznia 1905 roku. Jest francuską superstulatką, trzecią najstarszą osobą w historii Francji. Obecnie jest czwartą najstarszą żyjącą osobą na świecie, której wiek został zweryfikowany przez grupę naukowców weryfikującą wiek. Bot urodziła się w twierdzy Mont-Louis. Jej ojciec był żołnierzem. Spędziła 50 lat jako księgowa w warsztacie samochodowym. Nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci. Bot obecnie mieszka we Francji. Podobno nie ma poważniejszych problemów zdrowotnych i może poruszać się samodzielnie za pomocą chodzika między sypialnią a salonem. Jej jedyną rzeczą przeszkadzającą jej w życiu jest słaby słuch, ale nadal jest w stanie oglądać telewizję. Jako ciekawostkę dodam, że kocha zupę cebulową. Francesca dos Santos urodziła się 21 października 1904 roku, co oznacza, że ma 115 lat i 320 dni. Zajmuje trzecie miejsce w tym zestawieniu. Uwielbia rozmawiać i udzielać wywiadów, stąd bardzo dużo możemy się właśnie o niej dowiedzieć. Urodziła się w Brazylii, pracowała przy pracach domowych, a później sprzedawała koronki. W wieku 85 lat zdiagnozowano u niej złośliwy guz. Według jej córki nawet lekarze stracili nadzieję na życie matki, więc rodzina zabrała ją z powrotem do domu. Nie była zbyt religijną osobą, ale podczas choroby nawróciła się. Leczyła chorobę domowymi sposobami, nigdy nie zdając się na lekarzy w kwestii leczenia. Lucy urodziła się 11 lutego 1904 roku. Ma 116 lat i 207 dni. Francuska superstulatka będąca najstarszą żyjącą siostrą zakonną, jak i osobą duchowną na całym świecie oraz najstarszą w całej historii świata. Jej wiek został oficjalnie potwierdzony. Śluby zakonne przyjęła w 1944 roku, przyjmując imię Andrea. Wstąpiła do zakonu Szarytek w Paryżu. Po wojnie pracowała przez 28 lat w szpitalu z sierotami i starszymi ludźmi. Od 2009 roku mieszka w Toulonie w domu opieki dla starszych osób. 2 czerwca 2019 roku w wieku 115 lat i 111 dni stała się najstarszą osobą duchowną w całej historii, przyjmując ten tytuł od zmarłej w 2017 roku zakonnicy o imieniu Mary Josephine. Lucy w wieku 115 lat i 127 dni została drugą najstarszą żyjącą osobą na świecie oraz najstarszą osobą w Europie. Ma 116 lat i 207 dni. Kane Tanaka urodziła się 2 stycznia 1903 roku. Ma 117 lat i 249 dni. Japońska superstulatka w wieku 115 lat i 201 dni stała się najstarszym żyjącym człowiekiem na Ziemi. Kane urodziła się w małej wiosce Kazuki w Japonii. Obecnie porusza się o własnych siłach, jednak często jeździ na wózku inwalidzkim. Przyszła na świat jako wcześniak, w tym samym roku, gdy bracia Wright stali się konstruktorami pierwszego udanego samolotu. 4 dni po swoich 19 urodzinach wyszła za mąż za wybranka, z którym nie spotkała się ani razu przed ślubem. Kiedyś nie było to dziwne. Miała z nim 4 dzieci, a 5 zaadoptowali. Jej mąż prowadził firmę, w której sprzedawał lepki ryż, słodycze i makaron. Podczas wojny, do której jej mąż został powołany, zajęła się w 100% firmą. To ona wdrożyła ciastka ryżowe, które były jednym z jej ulubionych przysmaków. Jedną z ulubionych rozrywek Tanake jest gra Otello, w której stała się ekspertem, często pokonując pracowników domu wypoczynkowego. Pomimo kilku operacji, w tym jednej zaćmy, a drugiej na raka jelita grubego, Kane prowadzi teraz spokojne życie w domu spokojnej starości. Jej ulubioną potrawą był ramen oraz różnego rodzaju sałatki. Jest ona obecnie najstarszą osobą na świecie i 5 najstarszym człowiekiem świata, który kiedykolwiek żył. 117 lat, 247 dni. To wszystko w tym odcinku. Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście tak długo żyć, albo czy znacie jakąś osobę, która obchodziła setne urodziny. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!